Sebastian, debiut w nowej drużynie to powinno być radosne i szczególne wydarzenie. No, w twoim wypadku nie można powiedzieć, że jest ci do śmiechu. No tak, dzisiaj odpadliśmy z Pucharu Polski z teoretycznie słabszą drużyną, także na pewno sami sobie jesteśmy winni. No i musimy to przyjąć na klatę i wracać do domu. Twoim zdaniem tak na gorąco, z czego wynika to, że Zagłębie żegna się z Pucharem Polski? Rywale dziś wydawali się naprawdę bardzo mocno zmobilizowani, żeby pokusić się o to zwycięstwo. No tak, puchary się rządzą swoimi prawami i tak jak widać, wszystkie drużyny się męczą, które tam i wczoraj grały i dzisiaj. Także patrzymy na siebie i szkoda, że dzisiaj nie zagraliśmy dobrego meczu. My byliśmy za mało konkretni, graliśmy za wolno i różne są powody, nie chciałbym o tym szerzej tutaj mówić. Ale myślę, że za mało było konkretów, szczególnie w tej pierwszej części z naszej strony. Graliśmy za wolno i za mało było uderzeń na bramkę, do środkowań. Trzeba przełknąć tę gorzką pigułkę i gramy dalej. Nasza drużyna też cały czas się buduje, podobnie w klubie i dalej ze swojej drogi nie schodzimy. No dzisiaj porażka, no ale to jest życie, no nie składa się z samych sukcesów. Myślę, że ostatni miesiąc był dla nas bardzo dobry. Teraz trochę może tak fizycznie przeżywamy takie trudne chwile, ale zawodnicy robili co mogli dzisiaj, no, na więcej może nie było nas stać, także na tym zakończę. Dziękuję. Wydaje mi się bardzo mocno, że przed meczem, widząc jak Zagłębie gra w piłkę, a sam osobiście mówiłem, że to jest najlepiej grająca drużyna w tym sezonie w polskiej lidze. Ten wynik przed meczem mógłby zostać uznany za sensację, ale po meczu wydaje mi się bardzo mocno, że on jest w pełni zasłużony. Wygrała drużyna, która no, była lepiej dysponowana dzisiaj. Stworzyła sobie szereg sytuacji i w końcu ta jedna, wcale nie najlepsza, została wykorzystana. Cieszymy się z awansu. To jakiś słabszy moment w tej chwili w Zagłębiu Lubin? W perspektywie czeka nas pojedynek z wicemistrzem Polski. Nie, myślę, że nie. Po prostu przytrafił się słabszy mecz i tyle. Takie mecze się będą przytrafiać i to jest nieuniknione. I trzeba tylko wyciągnąć wnioski, przeanalizować i iść do przodu z powrotem. Sebastian, co prawda Bytowia ma kilku doświadczonych ligowców w swoich szeregach, ale rywale dzisiaj was czymś zaskoczyli? Znaczy, myślę, że przede wszystkim często tak jest, że się gra mecz i samemu siebie się zaskakuje. Także myślę, że my bardziej dzisiaj przegraliśmy ze sobą i trzeba też oddać, że Bytowia zagrała dobry mecz i po prostu wygrali. Teraz czas myśleć już o Piaście Gliwice i o tym, żeby dobrze zaprezentować się w kolejnym meczu. No tak, najważniejsze teraz wrócić do ligi i punktować już w lidze, trzymać tą wysoką pozycję i grać tak jak do tej pory.